6 września w Maziarni została rozegrana gra terenowa Majorowi Kossakowi z odsieczą. Wzięło w niej udział 6 5- i 6-osobowych drużyn, uczniów i dorosłych z gmin Białopole i Chrubieszów. Trasa gry, na której czekały uczestników różnego typu zadania, okazała się najłatwiejsza dla drużyny walecznych, którą tworzyli studenci, oraz dla drużyny tropicieli, w skład której weszli uczniowie z zespołu szkół publicznych w Moniatyczach. Rozegraniu gry towarzyszył historyczny piknik z ułanem. Odbyły się pokazy grupy ułanów z Chełma, koncert pieśni ułańskich Patrycji Wilgos z Białopola oraz ognisko. Każdy chętny mógł dosiąść konia i spróbować jazdy konnej. Mógł też przejechać się bryczką lub obejrzeć ekwipunek ułana z 1920 roku. Gra terenowa Majorowi Kossakowi z odsieczą powstała w ramach projektu o historii okolicy z ułańską fantazją, który realizowany był przez Profuturo, Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych z Białopola, w ramach programu Patriotyzm Jutra 2014 Muzeum Historii Polski. Odwołuje się ona do czasów wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921 na terenie gminy Białopole i Osów Strzeleckich. Toczyły się wówczas działania wojenne, które opisał major Tadeusz Kossak w swoich wspomnieniach wojennych. Jesteśmy członkami Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej. Tu właśnie koleżanka jest w naszej firmowej koszulce. Edukacja, historia, kultura w nazwie dalej jest. I w obrębie naszego stowarzyszenia został wyodrębniony szwadron kawalerii rekonstrukcyjny. I tu widzimy właśnie, no nawet nie jedną sekcję, czterech jeźdźców naszego szwadronu. W ogóle moglibyśmy wystawić około 14 koni, 14 ułanów. Ze względów czysto logistycznych jesteśmy po prostu w takiej sile. Celem gry jest upowszechnienie wiedzy związanej z mało znanymi epizodami dotyczącymi wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, które rozegrały się na terenie Lasów Strzeleckich, oraz upamiętnienie bohaterów tych tragicznych i heroicznych wydarzeń. Jej autorzy i jednocześnie realizatorzy projektu popularyzują wiedzę o okolicy w ciekawej, atrakcyjnej i nowoczesnej formule. Przez zabawę angażują i aktywizują odbiorców, rozbudzają potrzebę poznania wiedzy o historii miejsca i tropienia dowodów przeszłości.